Czyli to jest samo urządzenie do odzyskiwania ciepła. Jeszcze nie, ale jako produkcja rzemieślnicza zawsze uważa się. Takich certyfikatów nie musi posiadać. Jakie jeszcze pytania? Czy potem tak zastąpić ogrzewanie tradycyjne? Tak, tylko z tym jest jeden problem. Znaczy ja się śmieję, że ja chyba zacznę zapraszać sąsiadów z okolicy i wejścia, to nie ciepłej wody, oddam w cenie zimy, prawda? Także problem jest taki, że to non-stop, bo tego nie powiedziałem, dobrze, że do tego doszliśmy, non-stop takie cztery chłopaki dają przynajmniej 4 kW w instalację i pozostałe 2 kW w ogrzanie pomieszczenia, które są. Tak, no oczywiście są straty na transferze, są straty na każdym możliwym elemencie, więc może grzać cały dom, tylko że w lecie trzeba coś zrobić ciepłem, albo trzeba włączyć kopalnię, więc można mieć basen mapkę z gazową i go wyłączyć, to wystarczy na zimę. Tylko trzeba mieć dużo więcej koparki. No, 200 metrów nieoczekiwane dom, 4 koparki. Rachunki za okres 2 miesięcy standardowo było 2700 zł, teraz 3800 zł. To około 65% zapotrzebowania. Z tego 1000 zł ze 200 jest różny dań różnego rodzaju złodziejstwa państwa na każdym kroku. W związku z czym no de facto oszczędność jest duża, to jest 4 kopalni. To jest rozwiązanie dla dużych do domu. To nie jest rozwiązanie dla kopalni, która ma 5000 urządzeń, dlatego że użycie materiałów w takiej ilości sprawia, że byłoby to mało opłacalne. Natomiast to w moim zamyśle, w moim marzeniu ma sprawić, że każdy sobie postawi domu obok pieca swojego domu. Będzie miał oczywiście ten piec, bo nigdy nie zdąży stać na jednej nodze, więc dywersyfikacja jest wskazana w różnych źródłach. Ale jak nasi wschodni bracia zakręcą nam górę, to my sobie odpalimy na prąd, prawda? Albo w drugą stronę, więc moim marzeniem jest, żeby ludzie zaczęli kopać w domu. Być może, żeby całe społeczności organizowały sobie mikrokopalnie i żeby wszyscy, na przykład dana ulica czy dana wioska miała ciepłą wodę za darmo, tak? Bo nagle możemy dostarczyć komuś wodę. Myślę, że potrzeba było 2-3 lat jeszcze, żeby Bitcoin dotarł do ludzi i do ludzkiej świadomości bardziej, tak, żeby takie rozwiązania mogły być już w realizacji, ale moim marzeniem jest zbudować źródło ciepłej wody dla jakiejś społeczności lokalnej, prawda? Przy okazji pomagając w tworzeniu zdecentralizowanej wolnej wody, jest Bitcoin, ale na Bitcoina czekają różne zagrożenia. Czy w takim razie dobrym klientem jest na przykład spółdzielnia mieszkaniowa czy blok? Można by sobie blok z tego robić? Tak, odpowiednio dużo urządzeń mogłoby dogrzewać odpowiednie zbiorniki, tak? Albo to byłoby bardziej opłacalne w skali właśnie budynku wielorodzinnego, żeby taką instalację podjąć zamiast do jednorodzinnego domu? To jest tak samo opłacalne, tylko że przy większym zapotrzebowaniu trzeba dostarczyć więcej urządzeń, a przy domu jednorodzinnym 6 urządzeń czy 8 to jest w moim poczuciu świat i ludzie. Tak? W sensie z 8 urządzeń można by z niewielką, naprawdę niewielką pomocą pisać do tego ogrzać domu. A być może to trzeba oczywiście poniżej, że przy pomocy 40 urządzeń można ogrzać kilka bloków. To jest urządzenie na domu. To może być urządzenie na wspólnotę, tylko trzeba dostawić więcej. Ale nie, w tych gabarytach to jest dom. Dom, tak. O jakiej powierzchni? To tak jak mówiłem, no 200 metrów kwadratowych nieocieplony. Ile aktualnie takich urządzeń w Polsce? Tajemnica. Dwa. Dwa w tajemnicy, to nie mówiłem. Problem jest innego typu. Świat Bitcoina skupia ludzi w dużej części oportunistów, którzy chcą szybko zarobić. Więc czas zwrotu pół roku czy rok zostanie milionerem, to jest w ogóle za długo, nie? To trzeba zarobić milionerem w 3 lata. Natomiast w 3 miesiące, przepraszam. Natomiast ludzie stabilniejsi, w sensie tacy, którzy oczekują bezpieczeństwa pozornego, oczywiście powtarzam,
to nie zainwestują w to, bo z kolei związane z ryzykowną kryptowalutą. Więc ja uważam, że stworzyłem przez rok siedzenia w piwnicy, stworzyłem produkt, który będzie miał szansę wchodzić szeroko do ludzi za około 2-3 lata, kiedy Bitcoin będzie był walutą dużo bardziej popularna, tak? Kiedy ta sytuacja się ustabilizuje. Na razie to robią maniacy, na razie to robią albo ci, którzy chcą zarobić, albo tak jak ja, ci, którzy wierzą w to, że to ma sens, że to jest jakiś element naszej obrony przed tyranią władzy, prawda? Nie mamy takiej poprawki jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie każdy może klapą chodzić, ale możemy przy pomocy Bitcoina używać właśnie drugiej poprawki do wolności. I w tej sytuacji ten produkt na razie jest tak jakby między światami, tak? Bo między światem ludzi, którzy chcą bardzo szybko zarobić, a światem, którzy oczekują stabilności. 2 lata to jest niby krótko dla tych, którzy potrzebują stabilności, też bardzo krótko, ale oparte jest o Bitcoina. Z kolei dla ludzi, którzy chcą szybko zarobić, to 2 lata czasu zwrotu położą, to ja już będę dla godziny, jeśli chodzi. Także uważam, że produkt jest jak najbardziej, sam pomysł jest jak najbardziej warty rozwijania, jednak jest trochę za wcześnie jak na świadomość i oczekiwania ludzi. Dlatego ja spokojnie sobie odpowiadam na maile, przygotowuję, rozbudowuję oprogramowanie, dopisuję nowe funkcje. Już wyszedłem z piwnicy, więc już w miarę rodzinę widzę i tak dalej, więc już mogę sobie zwolnić tempo, bo to po prostu działa, jest stabilne, jest sprawdzone, kopalki chodzą od ponad roku, nic im się nie dzieje. Więc no teraz po prostu jest etap rozwoju produktu i budowania kolejnych instalacji takich pokazowych, prawda? Jest kilka różnych pomysłów na rozwój. Już jest opatentowany. Jak antminera zamontować na przykład? Ktoś potrzebuje pytania. Pytanie jest takie, jak zamontować kopalkę antminera? Mogę? Znaczy, będę kręcił śrubą, bo trzeba się mówić. Ale od tej pokrywy, to będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Mniej więcej w środku. Właśnie, usiądźmy może, drodzy Państwo, żeby każdy mógł zobaczyć, którzy siedzą. Dajmy im szansę. Mogą tu panowie usiąść nawet w pierwszych rzędach. Potem będziecie musieli wystąpić, jako prelegenci. Tak. Oczywiście tu są moje, a to jest cały system gotowy do zamontowania urządzenia. To się nie przegrzeje? A wentylator odkręcamy? Tak. Aha, tak. To montujemy. To koparki na GPU? To na dole. Wow. Miner tutaj wchodzi. 6. Ale koparkę rozbebeszasz, czy całą taką? Nie, nie, ona ma, nie, normalnie wentylator, całą koparkę, tak. Tylko wentylator jest po moich autorskich przeróbkach. No. Ja po prostu mam takie cmentarzysko wentylatorów, to znaczy taką kupę wentylatorów, które poniszczyłem, tylko po to, żeby odkryć ten jeden najlepszy, który będzie działał w oleju, będzie w tłoczył i wytrzymał temperaturę. Olej, może być olej, bo najtaniej olej, bo wydawanie pieniędzy na cieszy, to kosztuje $50 za litr. Wiecie, jak ja bym płakał, jakbym robił to na takiej cieszy. Ilość razy, kiedy ja rozlałem sobie to wszystko niechcący, bo popełniłem błąd w programowaniu czy coś i oczywiście wylała mi się cała zawartość. Może być to woda? No, woda destylowana bardzo szybko przestaje być destylowana z naszymi właściwości przewodowych. Jest cena jako groszek i to jest bardzo dużo. Ale nie, to nie idzie na wodę, tylko że przez wymiennik ciepła. Tutaj oczywiście ten system musi być wyposażony w wymiennik ciepła, gdzie z jednej strony jest odbierane ciepło z tego oleju, a z drugiej strony jest glikol albo woda z normalnej odgrzewanej instalacji centralnego ogrzewania. Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie, jeżeli ktoś ma. To jest to, bo musimy zgłośnić. No, tak głośno jak zasilacze, bo zasilacze 220 są na zewnątrz, więc tak głośno jak zasilacze. A zasilacze teraz już. Dobrze, słuchajcie, będziemy kogoś kończyć. Poproszę o duże brawa, proszę Państwa. Maciej Zaczewski. Maciej, bardzo dziękuję. Śrubki za mikrofon. No nie, nie. Nie, poleży. Dziękujemy Ci serdecznie. Czy pomóc Ci jakoś z tym sprzętem? Nie, całe życie go targałem. A, całe życie go targałem. Dobrze. Może to zostawić, jeżeli chcesz...